Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a e, dziś porozmawiamy o Marcinie Bosiu, człowieku, który jest poszukiwany od e, blisko e, ponad sześciu lat, szanowni państwo, e, przez prokurat, przez, przez, przez e, Polski Wymiar Sprawiedliwości, dokładnie przez prokuraturę w Białymstoku, która chce od tego czasu postawić mu zarzuty wyłudzenia 400 milionów złotych. Co ciekawe, jeszcze półtora roku temu list Gończy za Marcinem Bosiem nie zawierał jego zdjęcia. Dopiero potem, jak zwróciłem na tym uwagę na no to Tomek w naszych programach, to jeszcze z rządu wpisu dorzucono zdjęcie. Ale przyznacie Państwo, że list kończy bez zdjęcia. To jest zaiste, bardzo ciekawa forma pochwycenia kogoś. Marcin Boś ukrywał się, nie wiadomo gdzie teraz się ukrywa, w Kaliningradzie jeszcze w 2021 roku. To on jest tą osobą, która dokonała w imieniu rosyjskich służb specjalnych prowokacji w konsulacie w Kaliningradzie, o której opowiadał na tym kanale pan pułkownik Piotr Wroński. Myśmy Marcina Bosia, a dokładniej Tomek. W orbitę naszych, yy, naszy, naszego wzroku. To znaczy, w orbitę wzroku Tomka, a przy okazji, ponieważ ja w 2006 roku jako dziennikarz Gazety Finansowej redagowałem teksty moich dziennikarzy dotyczące właśnie branży paliwowej i właśnie spółki ROKA, w której działał Marcin Boś. Bo spółka ROKA była przedziwną spółką. W tej spółce yy, 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 połączyły się interesy byłych, wysokich funkcjonariuszy polskich służb. Między innymi były wiceszef agencji Wieloletniej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownik Mieczysław Tarnowski. Cała spółka formalnie była kontrolowana przez Maksymiliana G, który potem przez wiele, wiele lat spędził w areszcie tymczasowym. O Maksymilianie G mówiło się, że siedzi w areszcie tymczasowym głównie dlatego, że posiada kompromitujące nagrania polityków. I ten areszt, znowu wieloletni areszt. Pamiętajcie Państwo, wiele razy to podkreślaliśmy, areszty nie są karami. Więc takie wieloletnie areszty mają po prostu za złama, mają na cel złamanie osób podejrzewanych i zmuszenie ich do tego, żeby współpracowały z tymi, którzy po prostu ich tam wrzucają, czyli wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Pytanie jest takie, dlaczego pan Marcin Boś był bezkarny przez tyle lat? I odpowiedź na to, po części odpowiedział na to pan pułkownik Piotr Loński, podając jego kontakty z Ernestem Bejdą, szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czasie, kiedy dochodziło do tych kontaktów. Tomek zresztą wiele razy zwracał uwagę, że w czasach, kiedy pracował dla biura, że Boś. Chwali się takimi kontaktami, na ile one są, było, można było wówczas weryfikować, czy, czy to, czy chwali się, czy się przechwala, czy to jest uzasadnione. No, nikt nie był zainteresowany, a Tomek sobie tą sprawą Roki napytał kłopotów. W tej roce, właśnie sprawa Roki była powodem zakończenia kariery. Komendanta głównego policji Zbigniewa Maja, ponieważ w ROCE pracowała jego żona i siostra, i to zostało uznane za no, naruszenie interesów i bezpieczeństwa państwa. Tomek za to dostał nagrodę od służb PiS w postaci obrazu. I między innymi taki słynny medal, szanowni państwo. O taką właśnie, tak pamiątkowy CWA. a teraz to już w związku z tym, że w likwidacji to. No, wiesz to no, możesz kiedyś, no, wiesz no, możesz, mo, mo, możesz kiedyś. Panowie, którzy dokonywali u mnie rewizji, bali się tego dotknąć, inne rzeczy wzięli, tego już nie ruszali, tego nie wzięli. W każdym razie. Firma Roka zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT akcyzy na paliwach. Był takim w Śleniu Marcina B, z nim współpracował Paweł K, gangster paliwowy, dla którego teoretycznie B był pracownikiem. Ja Państwu sobie pozwolę streścić tekst. On jest trochę w tym tekście jest nieścisłości, ale powiem tak, publikowany został w grudniu 2019 roku na łamach Rzeczpospolitej i. Headline tego tekstu dużo mówi to jest, szanowni państwo, 2019 rok. Kim jest człowiek, który stoi za jednymi z największych wyłudzeń wad w obrocie paliwami w Polsce? Rzeczpospolita przeszedziła karierę krymina, kryminalną karierę Marcina Bosia i jego zadziwiającą bezkarność mimo bogatej kartoteki? Tropy ostatniej sprawy prowadzą do Rosji. Rok 2019. Otóż incydent, o którym mówił pan pułkownik Piotr Roński, wydarzył się na wiosnę 2021 roku w konsulacie w Kaliningradzie. Tam doszło do sytuacji takiej, w której w dniu, w którym wiadomo było, że nie ma szyfranta, nie była to żadna tajemnica. Szyfran był zidentyfikowany. W ogóle pacówka w Kaliningradzie jest pod, jak większość placówek, pod pełną, pełnym zabezpieczeniem Rosjan. Na zewnątrz tego konsulatu jest posterunek zewnętrzny, posterunek policji, który jest obsadzony 24 godziny na dobę. Dodatkowo są rozłożone kamery obrotowe które monitorują cały teren, także nie sposób się wydostać z tego konsulatu w sposób niezauważony. I Rosjanie mają, mieli wiedzę dokładnie w jakim, kiedy w, w placówce nie ma fronta, nie było tutaj żadnej sensacji. Zatrzymania Marcina Bosia na placówce dokonali pracownicy ochrony, którzy są tam zatrudnieni, tu jest pewien problem z ochronami, bo jest to taka służba SOIK, to jest służba ochrony i kontaktu i to nie jest, drodzy państwo, jakaś służba specjalna. To nie jest to, to nie są specjalnie wyszkoleni pracownicy w rodzaju służby ochrony państwa, to nie są dawni borowcy, to nie są funkcjonariusze. To są ludzie, którzy często nie mają większych kwalifikacji, którzy mają takie kwalifikacje. Nie, nie wszyscy, bo często są to byli funkcjonariusze bardzo dobrze wykwalifikowani, ale zdarzają się, nie ma po prostu żadnych limitów, wymagań wobec tych stanowisk, i zdarza się, że są to osoby, które pełniły po prostu funkcje proste, np. ochroniarzkie, na parkingach, w supermarketach. No, i takie osoby dokonały zatrzymania, czy w takim sensie, że nie konkretnie tego, tylko że to jest ta służba, która, gdzie może teoretycznie pracować każdy. W każdym razie z ulicy. Były na przykład w Kaliningradzie, to była osoba, na przykład, która zajmowała się ochroną lokali towarzyskich, była też sprzątaczka, ale byli też młodzi ludzie bez żadnego doświadczenia zawodowego, dla których była to pierwsza praca z życia. A pracownicy nie mają żadnych specjalnych uprawnień, są zatrudnieni jako zwykli ochroniarze w kodeksie pracy, nie są członkami służby zagranicznej, nie przysługuje im żadny, nawet jakiej mają problem zdrowotny, to muszą się leczyć za własne pieniądze, ponieważ nie mają ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Federacji Rosyjskiej. Tomkowi to się już włos na głowie zjeżył, bo tego typu pracownicy są po prostu bramą wejściową dla rosyjskich służb i nie tylko rosyjskich, bo przecież nie tylko Rosjanie mogą chcieć tam werbować. W każdym razie placówka była ochraniana przez dwie osoby. W ogóle część tych placówek, w ogóle ma niewypełnione wymagania, ponieważ no Ponieważ no, nie ma chętnych na tego typu wynagrodzenia. W dniu, w którym ujęto pana Marcina Bosia, to na służbie był emerytowany oficer Biura Ochrony Rządu oraz młody dwudziestokilkulatek, dla którego to była pierwsza praca w życiu albo przynajmniej pierwsza poważna praca w życiu. Według naszych rozmówców, Marcin Boś był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. I twierdził, że szuka schronienia, bo chcą go zabić. I to jest teraz procedura, która się zaczęła... To, co się działo. Dlaczego, o czym, o czym, dlaczego to nazywał prowokacją służb specjalnych? Co zostało zrobione? No nie zostało zrobione nic. To znaczy, pojawił się, ponieważ nie było szefa placówki... Po prostu no, próbowano się skontaktować z centralą, a nie można było się skoncentrować, skontaktować z centralą łącznością szyfrowaną, bo szyfrowa szyfranta nie było. Eee, na miejsce przyszedł jeden z konsul, e, odwiz i tak sobie siedzieli parę godzin. Nad ranem e, pan Marcin Boj zaczął się dopytywać, jaki jest jego status i czy jest zatrzymany, bo on już się przestał czuć zagrożony i chce, żeby go wypuścić. No i go wypuszczono. Ciekawostką jest, że po jego wizycie pozostał na, w konsulacie zegarek o wartości przynajmniej 100 tysięcy złotych, jak szacują osoby, które go oglądały. Nikt nie wiedział, co z tym zegarkiem zrobić. W końcu zapakowano go w kopertę i trzymano na recepcji. Pytanie jest takie, bo to już minęły 2,5 roku, ponad minęło no prawie 3 lata, za, za w zasadzie to już 3 lata za chwilę minie. Od tego pytanie, czy ten zegarek jeszcze tam jest, e, czy, czy już znalazł jakiegoś właściciela, może, a, a może został adoptowany przez nowego właściciela, bo wiecie państwo, takie zegarki po 100 tysięcy to, 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 to złotych to nie mają jakoś problemu z tym, żeby znaleźć jakiegoś opiekuna prawnego. E, Tomku, to może wyjaśnisz, e, jaki był cel tej operacji, e, o, co Rosjanie chcieli uzyskać w ten sposób, że podesłali człowieka poszukiwanego listem gończym i co jest najważniejsze, bo oprócz tych funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy pracowali niemalże oficjalnie dla ROTO, tam jeszcze był, zdaje się, jeden z szefów byłych CBŚP, który tam się plątał. Tam było naprawdę sporo dziwnych ludzi, którzy kiedyś pełnili ważne funkcje w Polsce, mające gigantyczne kontakty. Ale przede wszystkim spółka Roka generowała gotówkę, która docelowo lądowała na korumpowaniu decydentów służb specjalnych ówczesnych, zarówno właśnie w tych służbach CBA, jak i ABW. I tutaj, drodzy Państwo, no pytanie jest, bo Tomku, Ty zaraz też opowiesz o ludziach rosyjskich służb specjalnych. Tutaj ja o tym przypomnę, że w 2019 roku Rzeczpospolita pisała oficjalnie o roce jako o spółce, z której dochody czerpali funkcjonariusze służb, byli funkcjonariusze służb polskich i, i osoby związane ze służbami rosyjskimi. No trudno no, o bardziej lepszą rekomendację. Więc po kolei. Dlaczego Marcin Boś był dla Rosjan cenny i dlaczego zdecydowali się go wysłać do tego Kaliningradu, powiedzieć może żeby odstawił tą całą szapkę? Szanowni Państwo, to było niezwykle dziwne od początku, że no, taki podrzędny przestępca, członek gangu Lewatywy, tak dokładnie się Ja tam... może wytłumaczę, co to jest gang Lewatywy. To był gang, którego proces ruszał... Yy... W, no w około 2020 roku, ale on się tam nie stawił, to były tam były różne... Mm, to ten, ten gang się trudnił wymuszaniem y, ubezpieczeń, jakiś tam różne dziwne rzeczy. W każdym razie on się nie stawił na ten proces. Jeszcze jedna ciekawostka, w 2012 roku dostał ostatni wyrok y, 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 karny w zawieszeniu, pomimo, że miał wcześniej podobne wyroki za po podobne przestępstwa. Y, I tutaj ten parasol ochronny, y, y, dwie służby się pojawiają przy nim. Jeden to jest ten y, Centralne Biuro Antykorupcyjne, na które się powoływał i drugi... Hmm. I drugie i drugie to jest agencja, no tak, i, a drugie to jest agencja wywiadu, która też miała roztoczyć nad nim, ta, ta agencja wywiadu Kamińskiego, która miała roztoczyć nad nim parasol ochronny. Szanowni Państwo, zaczniemy od końca, czyli od tego, co się wydarzyło na placówce w Kaliningradzie. Szanowni Państwo, jakie mogły być cele cele Rosjan i służb rosyjskich. Szanowni państwo, przychodzi na placówkę człowiek poszukiwany przez polskie służby, który no, jest pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków i jest bardzo przestraszony, że grozi mu niebezpieczeństwo, że mogą go zabić. I teraz zobaczcie państwo ten scenariusz. Wiadomo, że nie ma pani szyfrantki. Wiadomo Wiadomo, że je, kto jest akurat wtedy na placówce. Y, powinno się zrobić tak, że połączyć się z prokuraturą i próbować go przynajmniej przesłuchać. Próbować y, go zatrzymać na tej placówce i zgłosić się do Rosjan oficjalnie o to, żeby no, do, możliwa była ekstradycja. Rosjanie myśleli, że będzie inaczej. Rosjanie myśleli, że Tutaj ktoś może wpaść na pomysł e, próby przewiezienia, tak jak, su e, tak jak sugerował ten, 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 ten człowiek, do, do Polski w jakiś sposób nieformalny. I zobaczcie Państwo, nagle jak, wychodzi, jak to wychodzi ze strony propagandowej. To ta placówka, która jest no niestety, ale bardzo mocno zinitrowana przez Rosjan, wywozi, próbuje wywieźć w jakiś sposób e, Bosia blisko, bo to, jak wiecie Państwo, stamtąd... stamtąd ta, przez Bezledy albo przez jakieś drugi, drugie, drugie e, przejście graniczne wyjść do Polski. Rosjanie wpadają na to, robią zdjęcia, robią ten swój cykl, który nieraz robili, że Polacy porwali człowieka. Ale co jeszcze? Zostaje na placówce bardzo drogi zegarek, czyli nie dość, że go chcieli wywieźć, to jeszcze kradli. To jest typowa robota tej putinowski, putinowskich służb specjalnych i jeżeli zestawimy te daty, kiedy to się działo, to jest niezwykle, niezwykle istotne, bo to, Szanowni Państwo, pozwoli nam, pozwoli nam określić, co Rosjanie chcieli tym przykryć, dlaczego chcieli tak działać. Ale zobaczcie Państwo dalej. Ja teraz opowiem od, od tego, jak się zaczęła ta sprawa Bosia. Szanowni Państwo, był jeden człowiek bardzo ważny, wypracował z CBA, który naprawdę pomógł w tych niezwykle ważnych sprawach, którymi się później chwalił Morawiecki i reszta. Na przykład, dokładnie wyświetlił sprawę tych wielu cystern wjeżdżających do Polski, bo tak po prostu powiem, do Polski wjeżdżały cysterny na, na jednym numerze restauracyjnym, ich, wjeżdżała ich du, duża ilość, ale to tak bardzo, bardzo ogólnie Państwu powiem. Ten człowiek również bardzo nam pomógł w naszych kontaktach z Niemcami, wyświetlił całą drogę wprowadzania do Polski paliwa poprzez port w Rostoku. Tam był jeszcze Agent Sztazji, który był powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi i ten. Ta, niezwykle niezwykle ważne, ważne, ważne tematy, między innymi powiązanie byłego kanclerza Schrödera, który patronował nad tym wszystkim. Szanowni Państwo, i co się dzieje? Nagle okazuje się, że ten człowiek i firma tego człowieka zostaje podczas bardzo ważnej operacji CBA zaatakowana przez ABW. I na, za chwilę pojawia się między innymi na spotkaniu ze mną generał, były szef CBŚP z Marcinem Bosim. I tutaj złożona jest propozycja Sławkowi Janowiczowi, nieżyjącemu już mojemu przyjacielowi, bardzo zamożnemu człowiekowi, Propozycja kupna firmy paliwowej. Po skonsultowaniu tego z CBA powstała firma paliwowa, którą założył między innymi Sławomir Janowicz. Ta firma bardzo przysłużyła się do walki, do walki z przestępczością w tym sektorze paliwowym. Natomiast, co było z Marcinem Bosiem? Szanowni Państwo, wykorzystaliśmy wewnętrzne konflikty Bosia z Pawłem K. i jego, i jego zięciem. Te konflikty były bardzo poważne, bo Paweł K. chciał robić po swojemu wszystko, natomiast yy, Marcin Boś miał układ w filmie Marcina Bosia. Byli, tak jak Janek mówi, bardzo wysocy urzędnicy państwowi. Między innymi ten mój, no, tak jak ktoś się mówi, wynik dotyczący generała Maja. Oni byli szczęśliwi, że, że generał Maj został komendantem głównym policji. Oni wcześniej generała Maja dobrze znali. Drugi szef były szef CBSP, funkcjonariusze z różnych okresów, okresów działania służb. Wysocy urzędnicy skarbowi, tam bardzo długo, wobec roki nic się, nic się nie działo. I Paweł K był zdeprymowany, Paweł K był zły. I Paweł K, który otrzymał jakąś pomoc z CBA, zaczął się z Bosia wyśmiewać i zaczął pokazywać, że Boś jest nieistotny. Co najważniejsze, przychodził Boś i chcąc się bardzo mocno umotywować dalej przed, przed tą grupą i przed Pawłem K., pokazywał i twierdził, że spotyka się z Ernestem Bejdą. Ja te materiały przekazywałem, to było bez, pozostawało bez echa. W końcu zgłosił się do mnie pan Siergiej T., które, to, jest, to oczywiście były, były meldunki, który powiedział tak. No wiesz co, słuchaj, ja już mam Bosia dosyć, ja już mam dosyć pawła K i tych innych rzeczy, bo zobacz, ja przeznaczyłem 10 milionów, wtedy, o ile się nie mylę, chodziło o euro, 10 milionów euro na utworzenie firmy w Polsce. Wiesz co, straciłem siedem. Ja jestem w stanie te trzy szybko przekazać, żeby to w końcu jakoś ruszyło. My chcemy normalnie, chcemy funkcjonować. Ja już miałem wtedy wiedzę, że to jest oficer Gieru. To wszystko zostało. No, o tym wszystkim miały wiedzę, służby specjalne. Szanowni Państwo, tam również była sprawa funkcjonariuszy CBA, ja już dalej nie będę. Nie będę mówił. Między innymi jednej funkcjonariuszki, yy, która yy, robiła taką spektakularną karierę przy komendancie maju. Ja już kiedyś o tym o tym mówiłem. I należy popytać tej, tej funkcjonariuszki, ona yy, była, była w różnych służbach, zakończyła w CBA. No chyba jest jeszcze w CBA. Na pewno. I szanowni państwo, były przekazywane informacje do grup przestępczych. Ta grupa. Miała naj, najlepsze informacje z URE, z Urzędu Regulacji, który zajmował się wydawaniem koncesji paliwowych. Dokładnie wszystkie dane, kto się starał o koncesję, jacy ludzie tam funkcjonują, jak, czy te firmy będą mogły otrzymać koncesję, czy jak te firmy zniszczyć, czy jak te firmy przejąć dla siebie. Te materiały. Niezwykle istotne. Zasłudzono tam urzędniczkę, której mąż był wieloletnim kryminalistą. Również w ten sposób oni trzymali, mówiąc po prostu, za mordę tych urzędników. Także ta firma miała rozległe kontakty w branży paliwowej. Wykorzystaliśmy to i pomogli nam zlikwidować. No, bardzo, bardzo dużo innych firm, które na tym rynku paliwowym yy, łamały prawo. Nawet już yy, nieprzychylny minister mówił, że no, nie można patrzeć na to, że yy, Szwegiertowi Szwejgiert, przypisuje się rzeczywisty wynik o ponad 2 miliardy złotych, które zostały dla państwa uratowane. Yy, to ja powiem Boże, nie, 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 nie potrzebuję też stawiać laurki. Jest mi niezwykle przykro, bo mówiliśmy o tym tyle czasu. I pokazywaliśmy, że tam jest po prostu olbrzymi wpływ Rosji. Są moje materiały, są moje meldunki. Tych materiałów nie chciał oglądać sąd w moim, przy moim posiedzeniu aresztowym. Doprowadziłem w końcu, i to już żeby wiedzieć, że to właśnie ja, do tego, że wtedy, kiedy Boś uciekł, bo wcześniej ostrzegaliśmy, że Boś ucieknie, kiedy Boś uciekł, Później został aresztowany Paweł, Paweł K. i jego zięć, ponieważ oni dalej przejęli tę działalność przestępczą, również mieli kontakt z gangiem przebierańców. To Paweł K. był na tym słynnym spotkaniu, kiedy szedł z szefem gangu przebierańców do szefa gif -u. Głównego infolektora farmaceutycznego, to ten świat się przenikał, bo do gangu, do gangu doszli przebierańcy, którzy również zaczęli tam pełnić swoją rolę. Szanowni Państwo, po tym, kiedy zostali aresztowani Paweł K. i, i jego, jego zięć, to oni doprowadzili do tego, że na podstawie ich wyjaśnień, ja zostałem zatrzymany w 2018 roku i dokoopcowany do gangu przebierańców, w którym, w którym nigdy nie byłem, a wręcz zakończyłem jego działalność. To tylko ich wyjaśnienia powodowało, bo innych dowodów nie było, ich wyjaśnienia, nie było nagrań, nie było niczego, spowodowało to, że mnie zamknięto do więzienia. Szanowni Państwo, tutaj jest kolejny aspekt tej sprawy. W 2017 roku zdobyliśmy kompletne, kompletne archiwum finansowe Pawłaka. To znaczy, Pawłaka kiedyś się już zaczynał ukrywać i zaczynał likwidować swoją działalność. Wiedział, że tutaj się robi bardzo poważny problem. W jednym z samochodów ukrył wielką torbę, w którym było. No, bardzo dużo. To znaczy, w tej torbie były twarde dyski, były telefony, były numery kont, były, były te wszystkie ścieżki finansowe, w jaki sposób funkcjonowała ta grupa jego firm. Ja tę torbę przekazałem do CBA. Ta torba funkcjonariusze się to potwierdzają. Ta, Zawartość tej torby, pendrive'y różne, historie, jasno pokazywały, no, na kogo płacił Paweł K. I jak to funkcjonowało. Muszę przyznać, bo bym był tutaj nieobiektywny. Paweł K. u niego bardzo ważną rolę odgrywało to, że on mówił, że BOŚ praktycznie może pracować dla... Dla Rosjan, że on tam funkcjonuje, że, że on tam działa. Jednym z jego wrogów był pan Tukaczyński. To ten człowiek, z którym spotkałem się w 2017 roku, ponieważ według Pawła K., on wydał na niego wyrok śmierci. Że ja pojechałem do Jurmały, spotkałem się z tym panem Tukaczyńskim to jest yy, ten, ten pan, z którym spotkał się między innymi, pan redaktor Jakub Stachowiak w Dubaju, kiedy on już uciekł do Dubaju, według moich rozmówców, to to jest no, człowiek bardzo, bardzo mocno związany z GRU, czyli z rosyjskim wywiadem wojskowym. Świetne materiały: dwa materiały. Jeden, jeden materiał dotyczący przekazanych informacji nagranych przebierańców, gangu przebierańców. I drugi materiał, drugi materiał dotyczący tego, jak pojechał na rozmowę z Igorem Tukaczyńskim człowiek ułaskawiony razem z Kamińskim i z Wąsikiem, czyli pan Grzegorz Postek. Pojechał tam i uzgadniali, podobno w ramach operacji specjalnej, jakiś wielki przemyt papierosów do Polski. Przypominam, i ten przemyt miał być koleją. Przypominam, że w nagrodę pan Grzegorz Postek po tym, kiedy. Już do władzy doszedł, doszedł PiS drugim, za, za drugim razem, o, otrzymał stanowisko szefa bezpieczeństwa w PKP Cargo. Później on był, był, w jakiś sposób przewija się w tych, w tych moich sprawach i, i, i na moim kierunku. Natomiast pamiętacie Państwo, że tutaj jednak suma summarum okazało się, że przez Polskę odbywał się olbrzymi przemyt. Z Tam jest ciekawe, bo to przypomnę, tak. Paweł, Paweł Wojtunik wskazał właśnie y, tego pana jako człowieka, który zrobił karierę dzięki wiedzy, y, że jeden z ministrów PiS y, przewinął się w dochodzeniu y, na y, dworcu y, y, centralnym w sprawie w aferze pedofilskiej. Po tym oświadczeniu, y, to było pod koniec 2021 roku Paweł Wojtunika, y, były szef CBA i CBŚP, Pan Wojtunik stał się obiektem agresji, podobnie jak jego rodzina ze strony służb kamińskiego i Wąsika. Tutaj po prostu poszła gigantyczna agresja, zarzuty, inwigilacja. Te zarzuty były naprawdę absurdalne. Zostały postawione zarzuty, że bodajże bo jak się wyjeżdża z Polski, jak się ma mieszka się gdzie indziej, no to on mieszkał w Mołdawii, no to się nie płaci VATU. I oni mu po prostu stawiali, tak jak ja rozumiem relacje medialne, zarzut, że wcale nie mieszkał w Mołdawii, tylko tam wyjeżdżał dla draki. No więc wiecie Państwo, no absurdalność zarzutów to trochę tak jak. To bardziej absurdalne albo na tym poziomie absurdu zarzuty dostał pan Jakub Karnowski, były szef rady nadzorczej PKP-u, którego po pierwsze oskarżono o decyzję, którą podejmuje zarząd. A nie rada nadzorcza, czyli ubezpieczenie kontraktu zakupu czeskich kolei przewozu towarowego. Ale druga rzecz, że argument za postawieniem tego zarzutu był taki, że wykupienie ubezpieczenia od ryzyk prawnych transakcji, tutaj biznesmeni zaraz się będą śmiali do rozpuku, proszę odłożyć. Kolę, herbatkę, kawę, żeby nie zawać sprzętu elektronicznego. Oni mu postawili zarzut, ponieważ te zdarzenia nie wystąpiły, w związku z tym ubezpieczenie okazało się po prostu niepotrzebne. Czyli, drodzy Państwo, każda osoba, która wykupuje ubezpieczenie przeciwpożarowe na firmę w danym roku, nie nastąpi zdarzenie albo nie nastąpi włamanie, jak ma ubezpieczenie na firmę od włamania to uwaga, popełnia przestępstwo defraudacji środków, ponieważ wykupuje bezsensownie ubezpieczenie. I tak to, tak to jest, to, tutaj, tutaj to, to, jest, to jest ten zarzut. To jeszcze nie koniec, Janku, bo tutaj jest jeszcze niezwykle bardzo ważna, ważna kwestia. Już po moim aresztowaniu, jak już przebywałem dosyć długo w areszcie, ujawniłem... Ja czekam, kiedy, ta, kiedy to moje nagranie, bo ja zostałem zwolniony z tajemnicy przez CBSP. Bardzo z tym wielkim problem miało, miało e, CBA. I w, w tym bardzo długim nagraniu w CBSP ujawniłem między innymi informacje, gdzie Paweł K przechowuje takie pieniądze na czarną godzinę podręczne. Wtedy była mowa o co najmniej 5 milionach euro, bardzo blisko jego mieszkania. O tym nic nie wiemy. Człowiekiem, który między innymi już yy, zrobił w CBA taką nagonkę na mnie, był niejaki pan Dominik. Pan Dominik, który yy, no. Kiedy już zaczęliśmy tutaj pracować i było tyle wyników, to była naprawdę jedna z ważniejszych spraw CBA wtedy, dotyczącej do tego sektora paliwowego, otrzymał możliwość, że on przejął wszystkie sprawy paliwowe w Polsce. CBA na niej położył łapę. No i później był problem, że podobno, bo tak jak mówił Paweł K, że on wszystkich siodłał, i pan Dominik miał problemy okazuje się, że coś w tym było, że pan. Dominik został osiodłany. No ja przeszkadzałem w szczególności o to, że do zatrzymania Pawła K. i jego zięcia doprowadził, doprowadziło to, że oni mieli zarzuty kryminalne, to znaczy porwania ludzi, szantażowania i bicia itd. itd. Jest tam ten słynny wątek, szanowni państwo, Pruszkowski i ludzi z Pruszkowa, czyli Słowika, Parasola i jeszcze innych, bo oni również współpracowali z, tym, z tą częścią kryminalną, która Pawła K. Ten kolejny człowiek, o którym tutaj już mówiliśmy, Jakub K., który chciał. Tak, twierdzono, zabić Pawła K. i ten człowiek, którego ścigała policja, właśnie dlatego miałem go pomóc sprowadzić do CBA, żeby wyszedłem na niego w ten sposób, że chroniłem pawłaka. Tak, to jest sfera naszych połączonych. Szanowni Państwo, wiedząc o tym, że Najwyżsi urzędnicy państwowi mają kontakt i są bardzo mocno powiązani z firmą, między innymi utworzoną przy pomocy rosyjskich służb specjalnych. Naprawdę, jak mówię, było bardzo dużo. O czym mówiliśmy tak długo, to to, co się teraz dzieje, to nie jest jakaś satysfakcja, to jest wielka przykrość. To jest naprawdę wielka przykrość to jest sfera naczyń połączonych. Jak widzicie państwo, o tym wszystkim wiedział Kamiński, Wąsik, Bejda, i zostawiali to w spokoju. To jest element z tego, co teraz się zaczyna, z czego jestem bardzo zadowolony, że są rozstrzygane, znaczy że, że, że są działania na kierunku szerokiej infiltracji e, służb rosyjskich w Polsce. Tam jest jeszcze jedna osoba, która straciła stanowisko. No na podstawie tych informacji. Mariusz Kamiński już tę tą, tą osobę zwolnił. Jest to jeden z jego byłych wiceministrów, który bardzo długo miał ochronę. I tam te informacje, dotyczy pana Zielińskiego, tam te informacje wyszły właśnie stamtąd. Jak widzicie Państwo, to jest czyszczenie Stalina Udiasza. Mam nadzieję, że teraz po tych wszystkich kompleksowych informacjach, będzie już można zrobić z tym porządek. A przypominam yy, szanownym kolegom Stefa, no pamiętacie, że zostaliście zaatakowani już między innymi poprzez żonę Bosia, yy, no już na, na końcówce pisu. Też was chciano tam wkręcić w działalność tej firmy. Także, tak to, szanowni państwo, Wygląda bardzo żal mi między innymi człowieka, który na początku zrobił przełom w tym wszystkim Pana R, tak to określę, i którego specjalnie, specjalnie znisz chciano zniszczyć, zgnoić w sytuacji, kiedy po prostu chciano zamknąć konkurencję i chciano ukrócić możliwości penetrowania rosyjskich wpływów w Polsce. Szanowni Państwo, sprawa prowokacji z udziałem pana Marcina Bosia nie została w żaden sposób wyjaśniona. Wszystko zostało zamieciono pod dywan. No tego typu rzeczy bez odpowiednich działań będą prowadzić do tego, że będą powtórki troszeczkę w mini skali, to przypomina, że zarządów przypominamy, że, że zarządów Mariusza Kamińskiego, tutaj szukałem książeczki, tu jest w naszej książce wszystko opisane do nabycia na stronie capitalbook.com.pl. Tam jest, drodzy Państwo, Opisana historia operacji w Wołgę, w wyniku której Rosjanie spenetrowali polskie najważniejsze delegatury, które z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i chociaż działo się to zarządów Platformy Obywatelskiej, to Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zrobili wszystko, co w ich mocy, aby sprawy nie drążyć, nie próbować się dowiedzieć, jakie były straty, nie wprowadzić procedur zabezpieczających, po prostu... Skręcili sprawę, a sygnalistom, tym oficerom, którzy domagali się wyjaśnień, zrujnowano kariery. Szanowni Państwo, Historia Bez Cenzury to jest magazyn, którego jesteśmy wydawcą. Naprawdę, znowu, bardzo dużo świetnych tekstów. Agent Zakonu Iluminatów wyemitował pierwsze pieniądze w historii naszego kraju papierowe. Końcówka XVIII wieku przekonał Tadeusza Kościuszkę, że papierowy pieniądz to jest właśnie to. Jakim cudem Zach, agent Zakonu Illuminatów zyskał dostęp do Tadeusza Kościuszki? Tutaj jest wszystko wytłumaczone. Drodzy Państwo, ci, którzy lubią takie niecodzienne zdarzenia, jak właśnie agent Zakonu Illuminatów przy okazji powstania Kościuszkowskiego, na pewno docenią ten tekst. Jest też o pierwszej zdradzie Anglików, o tym, że w 1920 roku Brytyjczycy położyli na nas przysłowiowy krzyżyk. I zaczęli dogadywać się z Rosją bolszewicko Polska jeszcze walczyła, ale Anglicy uważali, że nie mamy już żadnych szans. E, oczywiście temat okładkowy to jest mój tekst na temat tego, że Józef Piłsudski nie miał zielonego pojęcia o wojsku. Był zwykłym maturzystą. Oczywiście matura przedwojenna to była pewnie tak jak dziś lepsze, wyższe wykształcenie, ale wciąż e, nie miał bladego pojęcia o wojsku. Jego stopień marszałka nadał sobie sam bez żadnego trybu. Po prostu powiedział, że wpadli do niego koledzy i powiedzieli Józek, dobrze byłoby, żebyś ty został marszałkiem. No i on powiedział tak, przyjmuję tę propozycję, ogłaszam się marszałkiem. Zrobił sobie to prezent imieninowy 19 marca 1922 roku. 20 roku. Przepraszam. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć o prawdziwej historii Józefa Piłsudskiego, o tym jest właśnie w historii bez cenzury. Polecam. Tomku. Panie Jarosławie, Pan Nozosiu, po 17.30. Człowiek, który teraz Panu zaczyna się znowu podlizywać, ja... chciałbym go nazywać tak jak w potopie, ale zostawię już sobie. Pan Janusz Kowalski, jego wypowiedź w programie Pani Agnieszki Gozdyry została przerwana. Została przerwana, ponieważ mówił w ten sposób. Tylko proszę mi nie przerywać za to, że nawet rodzice pani Koteckiej czy Zbigniewa Ziobro, którzy byli przeszukiwani, nie mogli po prostu skorzystać z toalety. Jesteście skurczybykami za to, co zrobiliście. Panie Kowalski, wiesz pan co? Jak u mnie przy tej pierwszej realizacji byli ci funkcjonariusze, to po pierwsze leżałem na, na mrozie za to, że nie dałem zastrzelić psów, bo zasłaniałem te psy i rzeczywiście robiłem to celowo, żeby nie mogli tych psów zastrzelić. Po drugie, funkcjonariusz złośliwie na kolonikami skoczył mi na żebra i zrobił to tak, że mi pękły żebra. Długo plułem krwią później, byłem w szpitalu też. A ten funkcjonariusz razem z drugim chodzili ze mną. Ja byłem skuty cały dzień, chodzili ze mną do toalety i. Tam mieliśmy taką dyskusję, później uspokoił się, bo ja powiedziałem mu, że wiem, gdzie on ćwiczy. Tak, to prawda, bo ćwiczył w tym czasie na jednym, jednym z, z takich miejsc niedaleko Legii, o tak to powiem, stadionu Legii. Tłumaczyłem mu, że tam się spotkamy, bo ja na pewno wyjdę. Byłem przekonany, że szybko wyjdę. Tam się z nim spotkam i to, co zrobił, to właśnie tak za, za jego osobiste działania, jak się zbywał bardzo później zmienił. Ale co nie o to chodzi? Pan, panie Kowalski, mówi takie bzdury. Wiesz pan co? Jak mnie przyjmowano za którymś razem, za, przy drugim aresztowaniu, bo nie chciano mnie przyjąć do PODZ-u po czy do tej Izby Zatrzymań Policji, policjanci nie, nie, nie zgadzali się, bo albo miałem węflon w ręku, albo trzeba mi by było robić zastrzyki w brzuch, i za pierwszym razem musiałem się rozbierać, i było tam kilkunastu funkcjonariuszy CBA, które stało. Wiecie, wiecie, co zrobili policjanci? Będę im wdzięczna do końca życia. Powiedzieli, co to jest? Cyrk? Zostaje jeden. Wy... I wyrzucili tych policjantów, tych, CB, tych ludzi z, z CBA stamtąd, żeby nie mogli robić cyrku i patrzeć, jak ja się rozbieram do naga i się przebieram. Otrzymałem nowy dres, nowe rzeczy, tak żeby, żeby mi nie upodzić. Ci policjanci do mnie się bardzo dobrze zachowali, ale zaraz kiedy dowiedzieli się, że zobaczyli, że ja mam węflon w ręku i byłem skuty w tym węflonie, e, powinienem leżeć w szpitalu, nie chcieli mnie przyjąć. I, a pan rzeka, że tutaj ktoś nie chciał, żeby być może było tak jak z panią Barbarą Blidą. Pan, zobaczymy. Ja nie wiem, ja panu nie życzę, ale jeżeli pana coś takiego spotka, Mam nadzieję, jestem pewien, bo traktują Pana inaczej. Nie tak jak nas traktowana. Potraktują Pana inaczej w białych rękawiczkach, tak jak jest był traktowany ziobro i, i reszta tej menażerii. Tylko tyle. Skąd Pan? Zobaczymy. Tyle wiemy o nas, ile nas sprawdzono. Szanowni Państwo, do zobaczenia.